Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Nagrywam ten film, bo dostałam sporo zapytań na Instagramie, jak wyglądał mój połóg. Więc słuchajcie, mój połóg nadal trwa, ale jest już ponad 5 tygodni, więc co nieco mogę się wypowiedzieć na ten temat, jak go przeszłam i tak dalej. Nie jest to film oczywiście znowu w celach takich, żeby was straszyć, tylko po prostu bardzo mało się o tym mówi i ja wiedziałam już przed ciążą o tym, że właśnie mało się na ten temat mówi, dlatego powinnam się w to wdrożyć, co nieco o tym poczytać, wiedzieć, co mnie czeka. Natomiast oczywiście, tak jak w przypadku porodu, wyszło trochę inaczej, ponieważ wyszły rzeczy, na które ja, których się nie spodziewałam, więc chciałam po prostu się nimi z wami podzielić, żebyście wy też w przyszłości wiedziały, co może się wydarzyć, o czym się właśnie nie mówi. Aczkolwiek właśnie każdy organizm jest inny, każdy połóg jest inny, więc to, co ja przeżyłam, niekoniecznie wy możecie przeżyć. Od razu uczulam, że moje ruszenie włosów, które może być irytujące, ja jestem tego świadoma, ale to jest po prostu mój taki zły nawyk, więc nie wiem, jak się go pozbyć. To jest też trochę tik nerwowy. Ja tak po prostu robię. No nic, niektórych to irytuje, a niektórzy mają na to wywalone, więc jeżeli was to irytuje, to przepraszam, ale ja nic z tym nie zrobię. I też mogę was uczulić, bo teraz tatuś jest z naszym synkiem, więc on może tam troszkę płakać, ale ja spróbuję jak najszybciej nagrać ten film. Połóg trwa 6 tygodni, występuje po porodzie i wtedy może się właściwie wszystko wydarzyć, bo każda kobieta jest inna, każdy organizm jest inny, każdy poród jest inny. W tym czasie ciało powinno się zregenerować, powrócić do swojej formy po intensywnym wysiłku, jakim po pierwsze była ciąża, po drugie był poród. No i to jest taki, wiecie, czas 6 tygodni, ale generalnie większość kobiet wrócenie do takiej normy zajmuje około roku. Czasami jest to mniej, czasami jest to więcej. Natomiast pierwsze te 6 tygodni jest kluczowe. To, jak je spędzicie, to, czy będziecie mieć pomoc, to, czy naprawdę będziecie odpoczywać, wpłynie właśnie na późniejszy wasz stan, na to, jak będziecie się czuły. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła i której w ogóle się nie spodziewałam, to były problemy z pęcherzem i z moczem. No tak, to jest, słuchajcie, fizjologia. Jeżeli nie jesteście otwarci na taki temat, to polecam wyłączyć ten film, ponieważ będzie tutaj trochę takich właśnie rzeczy związanych z fizjologią, czasami też obrzydliwych, ale to jest całkowicie normalne. I tak, i moje problemy z pęcherzem nadal trwają, więc słuchajcie, to już jest 5 tygodni, niestety. Dziewczyny mogą się spodziewać, że później są problemy z nietrzymaniem moczu. Natomiast u mnie wystąpiło całkowite przeciwieństwo, czyli ja po prostu nie mogłam się wysikać. Mój poród nie był zbyt lekki, więc wiecie, zostaliśmy jeszcze parę dni w szpitalu i ja po prostu byłam podłączona do cewnika. No i po tych paru dniach odłączyli mnie od cewnika i ja musiałam się sama wysikać. Pierwsze sikanie po porodzie jest mega trudne, ja słyszałam. Natomiast u mnie, ja byłam tak znieczulona chyba wszystkimi lekami, że ja po prostu, ja nie czułam, że ja oddaję mocz. I nie byłam pewna, czy ja go w ogóle oddaję. No ale coś tam oddałam, więc słuchajcie, wypuścili nas z tego szpitala, no bo wszystko jest ok i tak dalej. I ja miałam, słuchajcie, później takie bóle pęcherza i tak mi ciężko było oddawać mocz, że musieliśmy po paru dniach znowu wrócić do szpitala i znowu mi założyli ten cewnik, ponieważ w moczu, ponieważ w pęcherzu nagromadziło się prawie 2 litry moczu. To jest mega niebezpieczne, bo w moczu może być tam, słuchajcie, około 400 ml, a taka prawidłowa wartość to jest chyba 150, a u mnie były 2 litry. Więc mój pęcherz był tak rozciągnięty, że mógł pęknąć. I dobrze, że pojechaliśmy do tego szpitala, założyli mi znowu ten cewnik i po tygodniu musieliśmy się
znowu stawić w szpitalu. No i ja, słuchajcie, znowu nie mogłam się wysikać, więc znowu mi założyli ten cewnik, no i to tak trwało. Teraz już jest lepiej, ale czeka mnie jeszcze wizyta u fizjoterapeuty uroginekologicznego, do którego właściwie każda kobieta powinna się stawić po porodzie, a nawet przed porodem. Ja to zaniedbałam trochę, natomiast w moim przypadku jest to must, żeby poćwiczyć te mięśnie dna miednicy, żeby wszystko tam po prostu wróciło do normy. No mam nadzieję, że wróci. Druga rzecz to, słuchajcie, było karmienie. Ja spodziewałam się, że no mogą być jakieś problemy z laktacją, bo to jest częsta sprawa. Na początku karmiliśmy nasze dziecko butelką, bo ja miałam właśnie problemy z pokarmem i on miał problemy z oddychaniem. No i to wszystko było takie bardzo, bardzo problematyczne. Ja też nie umiałam za bardzo karmić, ale to jest normalne. Natomiast ja nie wiedziałam, że to jest taki ból. Słuchajcie, oczywiście każda dziewczyna, kobieta przeżywa to inaczej, ale to na początku był taki ból, jakby ktoś mi, słuchajcie, przystawiał do piersi te pułapki na myszy. I tak, wiecie, przystawiał i tak, okropieństwo. Plus przy karmieniu też piersią obkurcza się macica. I to jest super, super, bo im szybciej się ta macica obkurczy, tym po prostu organizm szybciej wróci do normy. No ale to jest taki ból, przynajmniej w moim przypadku, jak takie mini skurcze porodowe. Więc ja po prostu, słuchajcie, ja myślałam, że te wszystkie moje bóle skończą się wraz z porodem. To nie, nie, nie. Nie, one trwały jeszcze długo, długo, długo. Także ja naprawdę zazdroszczę dziewczynom, które przechodzą połóg bardzo tak lajtowo, bo u mnie to nie było zupełnie lajtowe. Trzecia rzecz to nocne poty. Ja, słuchajcie, i w ogóle odór, jaki ciało wytwarza po porodzie, to jest masakra. I ja się tak pociłam w nocy, że ja po prostu miałam całą mokrą piżamę po nocy. I akurat to chyba coś kiedyś czytałam, że tak się zdarza. No ale ten zapach jeszcze przy tym... Tragedia. Ale żeby ten film nie był aż taki negatywny a propos tego połogu, to jeszcze zostawiłam sobie takie dwie rzeczy na koniec, które mnie zaskoczyły pozytywnie. Na przykład, no ja odczułam bardziej tak fizycznie ten połóg, ale też niektóre kobiety przeżywają psychicznie, wiecie, baby blues, depresja poporodowa, ja się tego bardziej bałam. Natomiast u mnie tak raczej to się pojawiło, ale w takim bardzo mało intensywnie i raczej tak właśnie pozytywnie. Ja na przykład miałam takie momenty, że ja zaczynałam szlochać wręcz, płakać bardzo, jak się patrzyłam na swoje dziecko, z tego powodu, że ono jest takie piękne. I wiecie, no, płakałam po prostu z takiego szczęścia, że mam takie piękne dziecko. Tylko że to były takie wybuchy płaczu, spowodowane właśnie, wiecie, hormonami, nad którymi się nie panuje. I nie umiałam nad tym zapanować. To było mega dziwne. No i ogólnie takie właśnie płaczki z różnych powodów. Z takiej, no czasami właśnie z takiej bezsilności, bezradności, że ogólnie właśnie, że to jest taka nowa rola, trudno się w niej odnaleźć, ale też czasami właśnie, że jest tak pięknie i że tak, że po prostu nie spodziewałam się, że będzie aż tak pięknie, nie? Też mnie zaskoczyło to, ponieważ ja no, nie uniknęłam niestety w porodzie nacięcia krocza i zaskoczyło mnie pozytywnie to, że mnie to nacięcie w ogóle nie bolało. Bo też się oczywiście naczytałam, że wiecie, to nacięcie mega później boli, w sensie ta rana zszyta, nie można siedzieć, dziewczyny, wiecie, piecze je to i tak dalej. A ja prawie w ogóle tego nie czułam i rana mi się bardzo szybko zagoiła, wszystko tam dobrze, akurat w tej strefie wszystko poszło sprawnie, więc też mega byłam zaskoczona. I ostatnia taka rzecz u mnie, mega szybki powrót do wagi.
Ja tego też się bardzo bałam i wiecie, no, nastawiłam się tak, że to jest powolny proces, że ten brzuch może być, że to ciało się zmieni, że będzie inne. A u mnie praktycznie w tydzień ja wróciłam do siebie, do swojej wagi. Brzuch jest normalny, nie ma żadnych, wiecie, rozstępów. No jest taki troszkę luźniejszy, ale nie jest taki wiszący, czy na co ja właściwie się właśnie nastawiłam. Więc to też było mega pozytywne, że praktycznie wyglądam tak samo, jak wyglądałam przed porodem. Ale jestem świadoma, że nie zawsze tak bywa, nie? Więc ja tutaj całkowicie opisuję tylko to, co u mnie się wydarzyło, jak to u mnie wyglądało i mam nadzieję, że to może okazać się pomocne, bo im bardziej, tak wiecie, nastawimy głowę na to, że połóg może być trudny, przygotujemy się na to, jeżeli w ogóle można się na to przygotować, to myślę, że będzie łatwiej. I najlepiej właśnie się przygotować na jak najwięcej różnych scenariuszy. Ja się na przykład przygotowałam na niektóre rzeczy, no ale na niektóre nie. I właśnie na te, na które się nie przygotowałam, których się nie spodziewałam w ogóle, no to one u mnie były bardziej intensywne, takie nasilone i tak dalej. Na przykład natomiast na te, na które się przygotowałam, zniosłam je całkowicie, powiedziałabym, spoko, więc... Więc tak, więc tutaj chodzi właśnie, mi się wydaje, że bardzo o mindset, o nastawienie głowy, ale też trzeba dać sobie luz. I właśnie te 6 tygodni połogu może być ciężkich, może być ciężkie, ale im dalej w las, tym jest lepiej. Więc wiecie, ja na początku myślałam, że ja po prostu umrę, że to się nigdy nie skończy. No a teraz wiecie. Siedzę, nagrywam dla Was film i powiedziałabym, że już jest naprawdę, naprawdę dobrze. Szczególnie jak patrzę na swoje dziecko, które super się rozwija, jest zdrowe i przepiękne. Także dziewczyny, jeżeli byłyście w ciąży i przechodziłyście połóg, to dajcie znać w komentarzach, jak było u Was, żeby jak najwięcej osób mogło po prostu o tym poczytać i mieć właśnie na uwadze to, co może się wydarzyć. Dajcie też znać, jak Wam się spodobał ten film i jakie może kolejne chciałybyście zobaczyć na moim kanale. No i widzimy się niedługo. Pa!